Hubert Malinowski, dobry wieczór. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami ponownie, bo każda niedziela po 21 to w TVP Bydgoszcz spotkanie w sektorze kibica, w sektorze, w którym zasiadamy wspólnie, bo nie tylko my w redakcji sportowej, ale także Państwo za pośrednictwem naszych portali społecznościowych na Facebooku i na Twitterze pomagacie nam tworzyć ten program. I już teraz czekamy na pytania do naszego gościa, a gość jest dzisiaj zacny. To człowiek, który o kolarstwie wie pewnie nawet więcej niż wszystko. Startował w takich wyścigach jak Vuelta Espania, Tour de France czy Giro d'Italia. Obecnie jeszcze kolarz zawodowej grupy Etix Omega Pharma Quick Step, czyli już po zmianie sponsora Etix Quick Step. Dokładnie. Michał Gołaś. Witam Cię bardzo serdecznie. Wiedziałem, że z tymi sponsorami tej grupy zawodowej, skoro się zmienili, będzie kłopot, ale nie będzie kłopotu, bo krótsza nazwa jest Twojego nowego teamu, który będziesz reprezentował od nowego roku, czyli Team Sky. I na początek już takie bardzo poważne pytanie. Czy spełniły się przez ten transfer Twoje kolarskie, zawodowe marzenia? No rzeczywiście, Team Sky brzmi bardzo krótko i nikt języka nie będzie łamał, a zawsze to było moje marzenie, żeby gdzieś tam wylądować na szczycie tego wielkiego kolarstwa i sądzę, że Team Sky to jest właśnie taka ekipa, której nie można zakwestionować, bo wygrali w ostatnich 6 latach 3 Tour de France, więc myślę, że to jest naprawdę najwyższy światowy poziom. Gdy w sektorze kibica zasiadał na Twoim miejscu Przemysław Karnowski, rosły człowiek też z Torunia, to on mówi o Marcinie Gortacie, z którym no, współpracują i w reprezentacji Polski, i też na koszykarskich parkietach w Stanach Zjednoczonych, że czują się ze sobą jak bracia. Czy Ty i Michał Kwiatkowski macie podobne relacje? Jakie Was łączą relacje z Michałem Kwiatkowskim, jeszcze do niedawna przecież mistrzem świata? No, jesteśmy na pewno przyjaciółmi. Ja znam Michała od lat, kiedy gdzieś tam jeszcze ledwo wsiadał na ten szosowy rower, bo był tak mały. Uczył się trochę od Ciebie? Był taki okres, kiedy na pewno gdzieś go musiałem trochę przygarnąć, bo trochę w tym kolarstwie szukał własnej drogi i wtedy mu pomogłem i jakby te nasze drogi się gdzieś tam zbiegły i od tego czasu trenujemy razem i spędzamy ze sobą naprawdę dużo czasu, bo jednak mówię, te ostatnie 4 lata to wspólna ekipa, tych zgrupowań, tych dni poza domem na wyścigach jest bardzo wiele i tutaj po prostu, mówię, tak się zżyliśmy, bo dużo czasu spędzamy ze sobą. W grupie Etix Quickstep wydawać by się mogło, że osiągnęliście kolarskie szczyty, bo Michał został w tym czasie mistrzem świata. Wygrywaliście drużynowe klasyfikacje w najważniejszych wyścigach, łącznie z mistrzostwami świata. Tak naprawdę dopracowałeś się też takiej pozycji kolarza znaczącego w peletonie, w kolarskiej grupie. No rzeczywiście, te lata spędzone w Etixie to były wspaniałe lata. Żal się trochę rozstawać z tymi chłopakami, bo wygraliśmy mnóstwo wyścigów. Wygraliśmy etapy na wszystkich wielkich turach. Ja w tym też uczestniczyłem, bo ścigałem się i z Markiem Cavendishem i z Tony Martinem, ale także z innymi chłopakami, którzy mnóstwo tych wyścigów wygrali i faktycznie tutaj no żal trochę będzie tą ekipę opuszczać, ale jakby trzeba otworzyć jakiś tam nowy rozdział. No właśnie, skoro żal, to po co zmieniać? Myślę, że w moim wieku czasami taka dodatkowa porcja motywacji, zmiana otoczenia to jest coś ważnego. Przywiązujesz się do ludzi, masz już wypracowaną pozycję, zaczyna się robić przyjemnie, bo nie musisz tak może walczyć o swoje, a jak gdzieś tam trafiasz do nowego środowiska, gdzie ten poziom wydaje się jeszcze wyższy, to faktycznie poczujesz taki dreszczyk emocji, że ach, trzeba zacząć ciężej trenować, dać z siebie więcej, bo widzisz, że ci ludzie od ciebie wymagają, wszyscy są nowi, więc mówię, ja czuję to, że tej motywacji mam więcej i tak porównuję to z tym okresem, kiedy przechodziłem wtedy jeszcze do Omega Pharmy i mówię, myślę, że to będzie też dobry rok, bo wtedy dobrze zacząłem. Sam sobie wypomniałeś wiek, Michał, ale wystarczy na Ciebie popatrzeć. Jestem przekonany, że gdybyśmy teraz zrobili wśród Państwa sondę, ile lat ma Michał Gołaś, to nikt by nie trafił. Nikt nie byłby w stanie powiedzieć... Bo się ogoliłem. A ja nie. To może dlatego, może powinienem się ogolić. Ale Michał, naprawdę wyglądasz na młodzieniaszka. Przepraszam za taki kolokwializm. Mogę powiedzieć? Ile masz lat?
Możesz, dlaczego nie? 31. Jesteś już sportowo w najlepszym wieku, w takim dojrzałym wieku dla każdego sportowca bez względu na dyscyplinę, a w kolarstwie chyba szczególnie. I tak naprawdę w tym wieku przed tobą wielka kariera jeszcze stoi otworem. To nie jest tak, że w kolarstwie po 30 zawodnicy się kończą, bo wy już nie tylko mięśniami, ale przede wszystkim głową pokonujecie swoje słabości, bo czasami to jest walka nie tylko z górami, nie tylko z rywalami, ale też z samym sobą podczas 200-kilometrowej jazdy, z czego 120 km to są na przykład podjazdy, a kolejne 80 to strome zjazdy. To jest rzeczywiście tak? Ty się czujesz teraz w pełni sił i w apogeum swojej kariery możliwości fizycznych? Czy ja nie wiem, gdzie są te możliwości. Cały czas jakby się rozwijam. Mimo że moim atutem jest to, że gdzieś tam atutem, no, trochę tego żałuję, że może od razu gdzieś ta kariera nie wystrzeliła, jak byłem młodszy, tylko ten progres następował z roku na rok. I tak naprawdę od kilku lat dopiero dostałem takiego wiatru w żagle i gdzieś tam mogłem się rozwinąć. Także ja tutaj nie mówię, że myślę już o emeryturze, tak gdzieś to kiedyś napisałem trochę Na Facebooku tak napisałeś. Tak, ale z przymrużeniem oka, bo jak pada deszcz, jest zimno, to człowiek myśli, że już ciężko. Ale z drugiej strony mówię, jest jeszcze czas, żeby się rozwinąć, jeszcze kilka lat pościgać się na tym światowym poziomie. Ty i Michał Kwiatkowski jesteście bardzo aktywni w mediach, w tych nowych mediach, jak to się mówi, w mediach społecznościowych. Facebook, Twitter z łatwością znajdą Państwo i mogą obserwować, czy też polubić znanych kolarzy z naszego regionu. To, co Michał ostatnio zamieścił, za chwilę zobaczymy. A Michał Kwiatkowski z kolei napisał ostatnio taki mamy klimat, pokazując kilka ujęć z ciężkiego treningu w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Mówię o tych mediach dlatego, że teraz w naszym programie czas na sektor Explorer. Tym razem Łukasz Betański przygotował dla Państwa dużą porcję internetowych ciekawostek właśnie ze świata sportu z sieci. Witam, zapraszam Państwa na cotygodniowy przegląd portali społecznościowych gwiazd sportu z naszego regionu. Zaczynamy! Taką pamiątkę chciałoby mieć wielu fanów The Game'a. Twórczość rapera lubi m.in. Przemysław Karnowski. Nic dziwnego, że koszykarz, gdy tylko nadarzyła się okazja, zrobił sobie zdjęcie z artystą i opublikował ją na Facebooku. Gdy telewizyjne kamery gasną, sportowcy świętują w najlepsze. Taka atmosfera panuje po zwycięstwie w autobusie Anwilu Włocławek. A tak cieszą się siatkarze Uczniczki Bydgoszcz, którzy wygrali w młodej lidze z AZS-em Politechniką Warszawską. Skoro przy siatkówce jesteśmy, to Paweł Stysiał pochwalił się swoim nowym kompletem meczowym. Libero związał się z MKS-em Będzin. Jesteście Państwo ciekawi, jak selekcjoner reprezentacji Polski Stefan Antiga powołuje siatkarzy do kadry? Andrzej Wrona dostał takiego oto SMS-a. Wielu trenerów twierdzi, że aby osiągnąć sukces, potrzebni są nie tylko utalentowani zawodnicy czy dobra strategia. Ważny jest też team spirit, czyli atmosfera panująca wewnątrz drużyny. A to jest dobre chociażby w żeńskiej koszykarskiej reprezentacji Niemiec, w której gra Agnieszka Fikiel z Artego Bydgoszcz. Jedno ze swoich marzeń spełnił trener Astorii Bydgoszcz Przemysław Gierszewski. Oto zdjęcie ze słonecznego Miami. Ciekawe, czy szkoleniowiec wybrał się na mecz NBA. Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wioślarze Lotto Bydgoski na czele z Magdaleną Fularczyk-Kozłowską postanowili przygotować szlachetną paczkę. Pola Nowakowska z Pałacu Bydgoszcz zasiliła szeregi kierowców. Na Instagramie pochwaliła się zdanym egzaminem na prawo jazdy. Życzymy szerokiej drogi. Na koniec Michał Gołaś, który razem z polskimi kolarzami wizytował trasę Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Uśmiechy szerokie, więc odcinek musiał się podobać. Zachęcamy Państwa do polubienia nas na Facebooku i obserwowania na Twitterze. Wystarczy tylko wpisać krótkie hasło Sektor Kibica. Do zobaczenia. Widząc takie zdjęcie na koniec naszego Explorera, trudno nie zapytać o to, jak się prowadzi tak piękny peleton, bo tam same panie widziałem za twoimi plecami. No jeden pan, bo Marcin Białobocki się gdzieś tam ukrył na ostatnim planie. No bardzo przyjemnie, Copacabana naprawdę zrobiła wrażenie i to miejsce, gdzie jest meta usytuowana, myślę, że to będzie coś pięknego. Wygrać ten wyścig w tym miejscu i to będzie coś niepowtarzalnego. No właśnie, bo często się mówi, szczególnie w takich sportach, które kojarzone są z zawodostwem.
bo kolarstwo to był jeden z pierwszych sportów, jedna z pierwszych dyscyplin, która miała taki bardzo mocny podział. Mhm. W boksie też tak było, to tak. Wszystko tak przeszło z amatorskiego boksu do boksu zawodowego. Dzisiaj amatorski boks to jest tak naprawdę zaścianek tej dyscypliny. Zresztą w kolarstwie jest podobnie. Jeśli się nie załapiesz do zawodowej grupy, to tak naprawdę pozostaje chyba kończenie kariery. Jeszcze jeżdżąc w zawodowym peletonie, myśli się o takich trofeach, jak Igrzyska Olimpijskie? Oczywiście. Wy cały czas jesteście sportowcami. Tak, tutaj to, że jesteśmy zawodowcami, to nie ma żadnego znaczenia, znaczy ma znaczenie oczywiście, ale wciąż te trofea są ważne, tym bardziej w koszulce z orłem na piersi. Myślę, że tutaj nie ma o czym dyskutować. Trzeba dać się wszystko. No to wróćmy troszkę do początków tego kolarskiego zawodowstwa. Ja pamiętam, jako młody dziennikarz często jeździłem do Grudziądza na ulicę tego miasta i okolice, tam takie nieoficjalne Mistrzostwa Świata Juniorów już od wielu, wielu lat się odbywają i wy tam też startowaliście jako kolarze toruńskiego Pacyfiku. Już wtedy myśleliście o tym, że macie szansę pojechać w zawodowym peletonie, czy wtedy jeszcze się o takich rzeczach nie marzy? Absolutnie nie. Myślę, że kolarstwo zawodowe to było gdzieś tam bardzo wysoko, daleko, o tym się nie myślało. Widziało się tych zawodników, młodzieżowców, ich się podglądało i to już było coś. Czy w Toruniu jednak zawsze było też kilku zawodowców z tego takiego, powiedzmy, polskiego podwórka, którzy robili wrażenie, ale o takim światowym poziomie nawet nie myślałem, jeżdżąc w Grudziądzu. A jak trafiłeś do zawodowego peletonu? No bardzo dziwnie, bo jakby podszedłem to zupełnie od drugiej strony. Mówi się, że trzeba mieć menadżera, wyłożyć pieniądze, kontakty, a ja wysłałem maila do szefa ekipy, wtedy to był Unibet. Odpowiedział mi, przysłali kontrakt i byłem zawodowcem, także gdzieś tam to szczęście się uśmiechnęło. Akurat szukali młodych kolarzy, to już była gdzieś późna jesień, ja już trochę zdesperowany. Wysłałem tego maila, był jakiś kontakt, myślę, że jakby sam sobie w tym momencie pomogłem najbardziej, a później, jak już się zaczepiłem, to starałem się tam jak najdłużej zostać i walczyć o swoje i pokazać się też z jak najlepszej strony. Potem była jeszcze przed Quickstepem, była jeszcze Vacansoleil, była taka grupa zawodowa. Tak, tak. No, te początki nie były łatwe, bo każda ekipa, w której jeździłem, to kończyła swoje działanie w grudniu. I tak mówię, że rozsadzałem te ekipy gdzieś chyba od środka, bo miałem naprawdę pecha. Gdziebym się nie przeniósł, to albo były problemy finansowe, albo sponsor się wycofywał, także taką stabilizację gdzieś tam dopiero od kilku lat mam i Vacansoleil to była pierwsza ekipa, w której miałem konkretny program, mogłem się przygotować, nie myśleć o takich sprawach zupełnie przyziemnych. A teraz już masz menadżera, nie musisz się martwić o kontrakt, tylko o warunki kontraktu. Jak na dobrego zawodowego kolarza znaczącego w peletonie przystało? My już wiemy o tobie naprawdę sporo i państwo również. A nasza reporterka Aleksandra Radzikowska zapytała mieszkańców Torunia, co sądzą o przejściu Michała Gołasia i Michała Kwiatkowskiego do grupy Sky. I o to, czy kolarze mają szansę na olimpijski sukces w Rio de Janeiro. Tylko w najlepszym towarzystwie można osiągnąć najlepsze wyniki. Nikt na niższym poziomie nie będzie startował z lepszymi wynikami. Każda grupa, która jest najsilniejsza, motywuje wszystkich do wyższych wyników. W sumie dobrze, że w takiej elicie się znaleźli. Dla nich to super. Uważam, że no, bardzo dobrze. Na pewno plus. No zawsze lepiej iść w górę i porównywać się do lepszych niż iść w dół. Raczej będą pomocnikami, więc nie sądzę, żeby to był, jeśli chodzi o karierę, jakiś dobry ruch. Chyba lepiej być w trochę słabszym zespole, a być liderem. Praca z najlepszymi to też duża szansa rozwoju dla nich, po prostu muszą teraz tą szansę z niej skorzystać. No jak najwięcej z tej współpracy z najlepszymi wziąć dla siebie. Michał Gołaś, Michał Kwiatkowski i ich szanse olimpijskie. Jak pani ocenia? Uważam, że szczególnie wyróżnia się Michał Kwiatkowski. Chłopak inteligentny bardzo, świadomy tego, co robi. Wydaje mi się, że po sukcesach zeszłorocznych potruka jest możliwa. I wierzę, że tam też będą medale. Chciałbym na pewno, żeby któryś z naszych chłopaków zdobył jakiś medal, prawda? No, będzie ciężko. Myślę, że mają szansę. Są młodzi. Myślę, że są zdolnymi mężczyznami, sportowcami, więc jak najbardziej tak. Dałoby teraz zapytać przede wszystkim o twoje priorytety. Czy to jednak Igrzyska Olimpijskie, czy dobre wejście w nową grupę zawodową i pokazanie się jakby od nowa?
No, igrzysk jest trochę czasu i trzeba ten sezon podzielić na trochę mniejsze, na krótsze okresy. I sądzę, że dobry początek to podstawa. Zacząć dobrze, pokazać się z dobrej strony, że jest się mocnym. Gdzieś tam później w kwietniu są klasyki w Ardenach i dla mnie to jest taki mini cel na przyszły sezon, żeby tam być takim super wsparciem dla Michała, co będzie też potwierdzeniem dla mnie, że na igrzyskach też takim wsparciem mogę być i chyba też odpowiedzią dla selekcjonera, że to miejsce się mi należy. Ty sprawiasz wrażenie człowieka, który pogodził się ze swoją rolą w peletonie, bo tutaj też padały takie opinie, że może lepiej przejść do trochę słabszej grupy i być w niej liderem. Myślałeś o tym? Jeździłem w słabszych grupach i nie bywałem tam liderem, bo tam było 10 liderów i nie wygrywaliśmy wyścigów. I tak z czasem zacząłem rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, że to nie jest kwestia, że tam byli słabsi zawodnicy, tylko przeszedłem do ekipy, gdzie było naprawdę kilku mocnych zawodników, którzy mieli wsparcie i potrafiliśmy wygrać kilkadziesiąt wyścigów w roku. I ja te szanse też gdzieś dostawałem, bo i na Giro mogłem się pokazać. Było ich oczywiście mniej, ale mówię, te warunki, ten rozwój gdzieś tam wystrzelił dopiero w latach Etixu, więc wolę jechać w Tour de France i być pomocnikiem niż jechać w Grodach Piastowskich jako lider. Pięknie powiedziane. Ty się bardzo dobrze orientujesz w sporcie, prawda? Dobrze. A wiesz, co dzisiaj za uroczystość odbywa się w Toruniu? Gala wręczenia Złotych Kolców? Tak, gala Złotych Kolców, czyli plebiscytu na najlepszych lekkoatletów minionego roku. Na miejscu w Toruniu jest Artur Onacki, z którym się teraz połączymy. Arturze, najważniejsze pytanie. Czy znamy już zwycięzców? Mogę już to Państwu powiedzieć oficjalnie. Znamy zwycięzców, znamy laureatów Złotych Kolców 2015 wśród mężczyzn, bo zacznę od panów, triumfował Paweł Fajdek, a wśród pań mój i Państwa gość, Anita Włodarczyk. Anito, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Anito, nie było na Ciebie mocnych, jeśli chodzi o tą klasyfikację Złotych Kolców, no ale po takim roku, po Mistrzostwie Świata, po tym fenomenalnym rekordzie świata, chyba czułaś, że nie masz tu żadnej konkurencji. Myślałam sobie, że pewnie zostanę zwycięzcą tego prestiżowego dla nas lekkoatletów rankingu. Cieszę się, że po raz szósty mogłam dzisiaj odebrać tą wspaniałą nagrodę. I tak jak pan wspomniał, sezon najlepszy w mojej karierze, to co było do zdobycia, to się udało zdobyć. I dzisiaj zakończyłam też miłym akcentem tym fantastycznym wydarzeniem. Szósty raz w twojej historii, czwarty raz z rzędu Złote Kolce należą do ciebie. No i teraz pytanie, które ciśnie się na usta tak mi, tak i pewnie wszystkim kibicom. Czy w przyszłym roku będą kolejne Złote Kolce? No bo czy w przyszłym roku będzie Złoto Igrzysk Olimpijski? No to czas pokaże. Ja jestem pozytywnie nastawiona, z wielką motywacją powróciłam już do sezonu przygotowawczego, do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Będę dążyła do tego, aby walczyć o ten złoty medal. Mam nadzieję, że zdrowie mi dopisze, tak jak to było w tym sezonie, że ominą mi kontuzję. Jak będę zdrowa, to będą wyniki. Powodzenia w takim razie w przyszłym, bardzo ważnym sezonie. Proszę Państwa, jeszcze krótkie podsumowanie. Anita Włodarczyk to pierwsze miejsce w kategorii pań, dalej Kamila Litwinko, Angelika Cichocka, Sofia Enaui, Ewa Swoboda i Joanna Jóźwika. Wśród mężczyzn Paweł Fajdek, Piotr Małachowski, Adam Krzczot, Piotr Lisek, Patryk Dobek i Robert Urbanek. Złote Kolce 2015 oficjalnie rozdane. Gala w Toruniu zakończona. Bardzo dziękujemy Arturowi Onackiemu. Złote Kolce, złoty człowiek z tego naszego Artura redakcyjnego. A my teraz przedstawimy Państwu także kilka pozostałych informacji sportowych. Otóż Julia Chrzanowska z Budowlanych Toruń wywalczyła trzecie miejsce podczas Pucharu Świata Juniorów we Florecie w Bratysławie. Para taneczna toruńskiego Axla Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew odniosła kolejny sukces. Tym razem w zawodach cyklu ISU Challenger 2015-2016 podopieczni Sylwii Nowak-Trembowskiej zdobyli w Warszawie srebrny medal i wynikiem prawie 150 punktów awansowali na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Puchar Polski na szczeblu okręgu należy do zawodników Chełmża Futsal Teamu, którzy aż 7-1 pokonali piłkarzy Orła Głogowo. Zwycięzcy czekają na losowanie przeciwnika, z którym zmierzą się w rozgrywkach szczebla centralnego i mają jedno życzenie. Chcieliby ten mecz rozegrać przed własną publicznością.
Do 13 minuty pierwszej połowy ciężko było wskazać, która z drużyn jest bliżej celu. Wtedy sygnał do ataku dali chełmżanom bracia Wiśniewscy, strzelcy dwóch pierwszych bramek. Przed przerwą gospodarze zdołali pokonać bramkarza gości jeszcze dwukrotnie. Pierwsza połowa wyszła na razie dobrze. Trochę na początku tremy, wiadomo, dużo kibiców, balonik mocno napompowany. Ale po pierwszych 5 minutach już troszeczkę napięcie zeszło i już jest coraz lepiej. Już jest coraz lepiej i drugą konsekwentnie będziemy chcieli grać swoje. Po przerwie to zawodnicy Orła Głogowo poderwali się do walki, jednak piłkę w bramce chełmżan zdołali umieścić tylko raz. Kolejne 3 trafienia należały do gospodarzy, którzy popisywali się skutecznością i finezją. Najważniejsze, że wygraliśmy, strzeliliśmy parę bramek. Zobaczymy, co będzie dalej, ale chcielibyśmy tam, gdziekolwiek pojedziemy, to godnie zareprezentować Chełmża. Kolejnego rywala chełmżanie poznają dopiero w przyszłym tygodniu. Koszykarki Energii Toruń w 10. kolejce Taurun Basket Ligi Kobiet zagrały z MUKS-em Poznań. Przed tym meczem oba zespoły miały identyczny bilans, czyli 2 zwycięstwa i 7 porażek. Celem podopiecznych Elmedina Omanicza było przełamanie złej passy. Jeśli chodzi o siły zespołu, to osiągi w tabeli nie odnoszą tego jakby zupełnie. No, diametralnie inny potencjał w zespole toruńskim w stosunku do naszej ekipy. To znaczy, że młode dziewczyny, bo dzisiaj właściwie w 100% wystąpiłem w polskim składzie. Już w pierwszej kwarcie koszykarki z Torunia odskoczyły poznaniankom. Dzięki skutecznej obronie i celnym rzutom pierwszą odsłonę wygrały 25-10. Podobnie było w drugiej kwarcie. Na przerwę Katarzynki schodziły z 29-punktową zaliczką. Druga część spotkania to ciągła dominacja podopiecznych trenera Elmedina Omanicza. Energa rozgromiła Beniaminka z Poznania 84-38. Najwięcej punktów dla torunianek zdobyły Swietłana Kudryaszowa oraz rozgrywająca Matea Żawon. Obie zdobyły dla swojej drużyny po 12 punktów. Tyle o wydarzeniach z ostatniego weekendu sportowego. Gratulujemy oczywiście Anicie Włodarczyk i Pawłowi Fajtkowi złotych kolców dla najlepszych lekkoatletów roku 2015. I wracamy do rozmowy z jednym z najlepszych polskich kolarzy. Nie denerwuje cię czasami, Michał, to, że gdyby nie Michał Kwiatkowski, to można by powiedzieć z najlepszym polskim kolarzem? Nie, chyba nie. To nie jestem aż takim egoistą. Może gdybyśmy gdzieś tam kiedyś nasze drogi by się spięły i nie bylibyśmy przyjaciółmi, to pewnością chciałbym mu dołożyć, ale tutaj absolutnie nie zazdroszczę mu tych zwycięstw czy tej sławy, bo razem na to pracujemy. Jak to jest w kolarskim peletonie? Zdrać to mi i naszym widzom na co dzień, bo wy rywalizujecie. Ale tak naprawdę znacie się, jak, przepraszam za kolokwializm, jak łyse konie, bo spędzacie ze sobą bardzo wiele czasu, więcej niż z własnymi rodzinami, z najbliższymi. Nikt chyba nie ma przed nikim tajemnic, a czasami widzimy w ujęciach kamer, że dochodzi do jakichś spięć. Co się musi takiego wydarzyć w peletonie kolarskim, żebyście się ze sobą, no powiedzmy to delikatnie, pokłócili? No my cały czas w tym samym sosie jakby się gotujemy. Większość kolarzy spotyka się razem na tych samych wyścigach, gdzieś te programy się nakładają i tam wszyscy nie są przyjaciółmi. To nie jest sport, w którym gdzieś tam można sobie dać po kasku, czy nie ma takiego kontaktu, prawda, bezpośredniego, ale zdarzają się spięcia, bo teraz to ciśnienie jest coraz większe. Ta chęć wygrywania mi się wydaje, że jest o wiele większa niż była kilkanaście lat temu i trochę mentalność się zmieniła i tego miejsca na drodze jest coraz mniej. Może też to, że nasze drogi się zmieniły. Jest tych wysepek coraz więcej, jest niebezpieczniej, dlatego każdy chce jechać z przodu. Nie każdy wyścig jest dobrze oznakowany. Może nie. Chodzi bardziej o to, że nie da się już tego lepiej zrobić. Nie da się usunąć wszystkiego z drogi, także każdy chce być z przodu. No a miejsca dla wszystkich nie starcza, no i później kończy się to nerwowo. Bardzo nerwowo. Zbyt nerwowo czasami, bo tak mówisz o tym, że te drogi się zmieniają, mówisz o tym, co w kolarstwie się zmienia. Muszę o to zapytać. Nie traktuj tego oczywiście osobiście, ale co się zmieniło, jeśli chodzi o te głośne afery dopingowe? Czy ty czujesz na co dzień, że jesteście jako kolarze zawodowego peletonu bardziej kontrolowani? Odkąd ja jestem zawodowcem, to jakby niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o reguły, bo ja zacząłem w 2007 roku i od razu ruszyłem z programem Adams, ruszyłem z paszportem biologicznym i może trochę naiwnie patrzyłem, mówię, a to jest nowe kolarstwo, mam szansę. Ale to nie jest tak, że jednego dnia odetnie się przeszłość i zaczyna się coś nowego.
Ta wymiana pokolenia dopiero następuje. Myślę, że już nawet nastąpiła, bo tych kolarzy, którzy gdzieś tam zakorzenieni mentalnie byli w tych czasach bardzo ciemnych dla kolarstwa, ich już nie ma zbyt wielu. Jeśli ktoś został, to myślę, że musiał się zmienić, bo nie ma miejsca. Nie ma miejsca teraz dla dopingu. Jest kiepsko ze sponsorami i każda ekipa gdzieś tam filtruje to bardzo, bardzo głęboko i tego zawodnika sprawdza z wielu, pod wieloma względami i ja sobie nie wyobrażam teraz, żeby ktoś w mojej ekipie mógł coś wziąć i żeby to nie było przez ekipę wychwycone. Oczywiście wariatów nie brakuje i wciąż kilku się złapie, prawda, ale ta sieć jest, ma tak już cieniutkie te oczka, że naprawdę ciężko się przycisnąć i widać, że no, jakby ten doping został prawie że wyeliminowany. No ale ta komisja antydopingowa, to WADA was kontroluje cały czas, czy macie... Tak, UCI współpracuje z WADĄ. Ja mam program WADY, w którym się loguję i muszę określić, gdzie jestem. Oni zawsze muszą wiedzieć, gdzie jesteś. Tak, dokładnie. A zdarzyło się, że zapukali o 6 rano? No zdarza się bardzo często, że pukają, dzieci śpią, więc tylko mówię, proszę cisza, żeby nie obudzić mi dzieciaków, bo wtedy dopiero będzie problem. Także kontrole się odbywają w domu i jakby... Dla nas to już jest chleb powszedni, prawda? Żona o tym wie, że jak ktoś dzwoni o 6:03, no to jest kontrola. No bo to jest też trochę tak, że w sporcie bez względu na dyscyplinę nieokreślone są te ekstrema maksymalne, jeśli chodzi o możliwości ludzkiego organizmu, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. Możecie mieć lepsze rowery, ale każdy może mieć te same nowinki. Natomiast jeśli chodzi o możliwości ludzkiego organizmu, te ekstrema są nieokreślone i rzeczywiście, skoro nie doping, to w jaki sposób teraz zmienia się być może wasz cykl treningowy, wasze programy przygotowawcze do sezonu, żeby kolarstwo nie traciło na atrakcyjności, bo każdy kij ma dwa końce, albo będziemy dobrzy i wtedy będą sponsorzy, bo jak nie będziemy osiągać sukcesów, to z tymi sponsorami, którzy się odwracają przez doping, też może być krucho. To jest, trafnie tutaj zauważyłeś, że trzeba poszukać jakby w którym kierunku iść, żeby tak szybko jeździć, żeby to się podobało, żeby wciąż ta rywalizacja była na równym poziomie. Kiedyś było inaczej, kiedyś kolarze mieli takie bardzo luźne podejście i zdarzały się imprezy, gdzieś wyjścia na miasto, później był wyścig, wszyscy jakby... A teraz się to już nie teraz zdarza. Teraz się nie zdarza. Teraz nie ma wyjść na miasto. Niestety, teraz sprzęt jest bardzo ważny i te pieniądze, które gdzieś w ekipie zostają, one są inwestowane w cały dział, który rozwija sprzęt, który zajmuje się nowinkami, chce być o krok przed konkurencją. Tutaj myślę, że sobie widzowie nie zdają sprawy, jak ważne jest, jaka to będzie opona, czy to 23 mm, czy 24, jakie tam jest tarcie, jaka przyczepność. Tymi rzeczami aerodynamika to jest w ogóle ogrom. Jest jeszcze także... jeden aspekt, o który chciałbym Ciebie zapytać, skoro już tak mówisz o sprzęcie, to Ty widziałeś w końcu u kogoś silniczek, czy nie widziałeś? Nie widziałem, ale ręki bym sobie nie dał uciąć, bo wiem, jak to jest. No zawsze się znajdzie ktoś, kto chce oszukać i technicznie sądzę, że jest to możliwe, chociaż no nie wyobrażam sobie jakby od strony mentalnej, co mogłoby cię... Jakby rozumiem ludzi, którzy zdecydowali się kiedyś, żeby oszukać konkurencję, ale silniczek to już jest coś więcej, no bo prawda, no nie musisz nic, nie musisz... praktycznie pedałować i to jest takie naprawdę oszustwo wyrafinowane. No, ciekaw jestem, skoro już kolarze wpadają na pomysł silniczków, a może nie tyle kolarze, ile osoby współpracujące z nimi, to co jeszcze może się w sporcie zmienić? Tutaj też te ekstrema są chyba jeszcze nieokreślone. Ale my tak przeszliśmy przez te silniki od kolarstwa do sportów samochodowych, no bo bez dopingu, drodzy Państwo, z pewnością. Prawie 300 polubień na Facebooku, czyli rekord popularności w naszym debiucie osiągnął przyjmujący siatkarz łuczniczki Bydgoszcz Michał Ruciak. On podbił serca internautów, zbierając od Państwa dokładnie 272 polubienia, a Michał Ruciak wcielił się w rolę pilota rajdowego. Oto premiera telewizyjna efektów jego pracy w nowej dyscyplinie. Uwaga, i startujemy. Rozkładam nam odległość. Pięć prawy średni. Hamowanie.
lewy średni pod most. Będziemy testowali, jak to się pojedzie z nowicjuszem w tej dziedzinie sportu, w innej profesjonalny zawodnik. Zobaczymy, jak sobie poradzi z trudami odcinka specjalnego. Zobaczymy, jak będzie mi się jechało z nowym pilotem. O tym opowiemy po przejechaniu odcinka specjalnego. Michał, już kiedyś miałeś doświadczenia z rajdówką, z tego co wiem, ale jeszcze nigdy tak profesjonalnie, żeby być pilotem i czytać to wszystko. Tak, no miałem możliwość tylko jako gość przejechać się samochodem, po prostu rajdowym z zawodowym kierowcą. Teraz no, czytanie i robienie notatek, na pewno będzie to nowe doświadczenie i zupełnie coś innego. Cztery, trzy, dwa, jeden, start. 120, 5, prawy, średni. 50, hamowanie, 3, lewy, średni, podmost, pół z uwagą. 30, wyjście, 4, prawy, długi. Hamowanie, nawrót, 1, prawy od lewy. Przez szczyt 80, hamowanie, szykana od lewej, 120, uwaga, ślisko, 4, prawy, krótki, do 4, lewy, średni, pod most. Dzięki. Powiedz coś. Żyjemy. Dobrze, że raz był po prostu dwa razy w pewnym momencie prawy, a nie było zmiany, bo była lekka pomyłka. Ale daliśmy radę. Dzięki. Dzięki. Były momenty, że musiałem pogonić z dyktowaniem, ale to wynika z tego, że no, ciężko jest patrzeć w notatki i obserwować, co się dzieje na drodze. Niestety tą fizykę trzeba czuć w tyłku, jak to Biluch zawsze mówi. Kiedy on nie patrzy na drogę, czuje fizykę i on na tej podstawie tego dyktuje mi kolejne zakręty. Tu musiałem dwa razy przypomnieć, aczkolwiek dyktowanie ok, super. Jechało mi się dobrze, nie czułem stresu, a jak nie czuję stresu, znaczy, że dyktowanie było ok. Także jeszcze raz dzięki. Przy okazji bardzo dziękujemy trenerowi siatkarzy Łuczniczki Bydgoszcz Piotrowi Makowskiemu za to, że zwolnił Michała Ruciaka w dniu nagrania z zajęć na siłowni, ale widać było, że tam praca mięśni też była, bo przy takich prędkościach, przy przeciążeniach rzeczywiście no, nie było lekko. Zauważyłeś, że błota trochę było. Było jednak niebezpiecznie. My tam mieliśmy i zabezpieczenie policji, i karetkę pogotowia, wszyscy chuchali. Ja coś wiem, co to było to w ostatnich dniach. No właśnie. Do tego chciałem nawiązać. Wy co prawda tak szybko nie jeździcie jak rajdówki samochodowe, ale z jaką prędkością największą zdarzyło ci się jechać na rowerze? Myślę, że 110 na godzinę bywało. 110 na godzinę? I nie miałem tej klatki, którą by mnie no chroniła. No właśnie, ja rozumiem, że takie zjazdy to są ekstremalne wyzwania dla was, na takich oponach jak mój mały palec pewnie gdzieś tej średnicy. No to są ekstrema i trzeba uważać na takich zjazdach, ale no na przykład na Tour de France na takim zjeździe zdarzyła się kraksa przy 80 na godzinę i, no tak. I niektórzy jeszcze do dzisiaj się z niej nie wyleczyli, no ale mówię, to ryzyko jest spore, ale to jest częścią naszego sportu. Nie ma strachu? Nie, myślę, że gdzieś widzę to po sprinterach, że oni gdzieś u nich następuje taka blokada w pewnym wieku, że jak ktoś zaczyna mieć rodzinę, dzieci albo jakąś poważną kraksę, to gdzieś tam pojawia się strach, a u nich to jest wygrać albo przegrać i to wiele zmienia. W moim przypadku niewiele, chociaż wcześniej jak byłem młodszy, to gdzieś tam czasami próbowałem się wplątać na finiszu, gdzieś spróbować zafiniszować, a teraz już z takimi rasowymi sprinterami robię swoją pracę wcześniej i uważam, a w tych mniejszych grupkach jest zawsze bezpiecznie i tam jakby już nie odpuszczam nigdy, ale w takim masowym sprincie to mówię, robię swoją robotę i... W górach jeździsz świetnie,
co widać zresztą po klasyfikacjach, po medalach, koszulkach, nawet w największych turach, Giro d'Italia, w twoim chyba najlepszym roku, czyli 2012, miałeś na sobie w Giro koszulkę najlepszego górala przez trzy etapy, jeśli dobrze pamiętam. A ty jak sam siebie definiujesz? Jako kolarza uniwersalnego, górala czy no sprintera? Już wiemy, że nie. Myślę, że bardziej kolarz uniwersalny. Te koszulki, te klasyfikacje górskie to bardziej dlatego, że gdzieś łatwiej zabierałem się w te ucieczki i zbierałem te punkty. To bardziej z tego względu. Byłeś też takim strażnikiem w swojej grupie, żeby nie puścić ucieczki. No, byłem po dwóch stronach barykady. Byłem już w ekipach, które uciekały i jestem w ekipach, które gonią. Także już wiem, o co chodzi. Wiem, jak wcześniej uciekałem, to teraz wiem, jak gonić, bo wiem, jak to było przez lata w ucieczce. To się bardzo cieszę, bo nas czas goni, drodzy Państwo. Spójrzmy zatem błyskawicznie na zapowiedzi imprez sportowych nadchodzącego tygodnia. Sportowy tydzień warto rozpocząć w Arenie Toruń. Koszykarze polskiego cukru podejmować będą Siarkę Tarnobrzeg. Wtorek to emocje w Superlidze tenisa stołowego. Zoleszcz Gwiazda Bydgoszcz zagra o godzinie 18 ze Strzelcem Frysztak, a Energa Manekin Toruń zmierzy się z tenisistami Palmiarni Zielona Góra. W środę o punkty w Orlen Lidze powalczą siatkarki Pałacu Bydgoszcz. Podopieczne Adama Grabowskiego zagrają w Łuczniczce z dewelopresem Skyres Rzeszów. Również w środę, ale o 19:00 swój mecz rozpocznie Astoria. Bydgoszczanie w Artego Arenie podejmować będą Legię Warszawa. W sobotę od godziny 9:00 w hali Łuczniczka trwać będzie w najlepsze turniej halowej piłki nożnej imienia Andrzeja Brończyka. Około 18:00 rozpocznie się mecz gwiazd. Przyjaciele Brończyka kontra VIP-y. W sobotę odbędzie się także zaległe spotkanie w pierwszej lidze piłki nożnej. Zawisza Bydgoszcz, Zagłębie Sosnowiec. Z kolei w Superlidze tenisa stołowego mecz na szczycie. Mistrz Polski Olimpia Unia Grudziądz zagra z Kolpingiem Frak Jarosław. Mikołajki warto spędzić na sportowo. W Myślęcinku wystartuje świąteczny bieg. A o 17:00 hit w Tauron Basket Lidze Kobiet. Wicemistrz Polski Artego Bydgoszcz podejmować będzie mistrza Wisłę Kanpak Kraków. Tak przedstawia się najbliższy tydzień, a jak twoje plany, Michale, najbliższe? Ile tego odpoczynku z rodziną jeszcze czeka ciebie? Tydzień, niestety. Tylko tydzień. Tak, przyszła niedziela, wylatuję już na pierwsze zgrupowanie i... No właśnie, a na zgrupowanie nowej grupy, czyli Sky, czy starej grupy Etik z Quickstep? Nowej. Ten kalendarz jest tak trochę przedzielony, ale przygotowania do nowego sezonu już są z nową ekipą i tutaj mieliśmy pierwsze spotkania, to już będzie takie robocze, ciężkie zgrupowanie i wiele kilometrów przed nami. To będzie ten moment, kiedy będziesz sobie dopasowywał rower? Rower już jest praktycznie dopasowany. Co prawda mówię, po 4 latach na jednym zmienić zupełnie na inny nie było łatwo, ale powoli znajdujemy wspólny język i jest coraz wygodniej. Ty się na sprzęcie znasz, masz przecież sklep rowerowy. No fakt, jeśli chodzi o sprzęt, to mogę doradzić, to prawda. Michał Gołaś, szanowni Państwo, znakomity polski kolarz, który już naprawdę jeździł i w Pekinie, zresztą tam z sukcesami, wygrywając klasyfikację górską w takim world tourowym wyścigu i w największych turach, czyli w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, od nowego sezonu kolarz grupy Sky wspólnie z Michałem Kwiatkowskim. Dwaj panowie z Torunia, ty dokładnie z Wielkiej Nieszawki. Tak, no już teraz z Torunia, ale fakt, że korzenie Wielkie Nieszawce i zawsze tam wracam. Trzymamy kciuki, Michał, za ciebie. Dzięki. Myślę, że podzielą Państwo moje zdanie. Michał Gołaś jawi się jako bardzo sympatyczny, młody człowiek. I takim pozostań. Niech cię sukcesy nie psują, a tych sukcesów życzymy jak najwięcej już w nowym 2016 roku. Pięknie dziękuję za nasze wspólne spotkanie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, za chwilę w zbliżeniach kolejne łączenie z Arturem Onackim z gali Złotych Kolców i Lauru Królowej Sportu. Bądźcie Państwo zatem cały czas z TVP Bydgoszcz, a na tym kończymy ten odcinek Sektora Kibica. Dobranoc.